Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o kartach kredytowych i o gotówce. Czy uważacie, że płacenie kartą kredytową nie daje nam natychmiastowej takiej kontroli nad wydatkami? Ja uważam, że tak, że jak mamy kartę kredytową, to się rozpędzamy. Ja właśnie dostałam kartę kredytową, proszę bardzo. Zobaczcie, jaki fajny mechanizm, strasznie mi się to podoba. Strasznie mi się to podoba. Uważam, że bardzo fajna rzecz. Dlatego, że ja już kilka razy, wychodząc gdzieś po takie drobne zakupki, zdarzało mi się, że wyjęłam z kieszeni, ja biorę siateczkę, nie biorę torebki, biorę tylko siateczkę i kartę. I zdarzyło mi się, że wyjęłam z kieszeni telefon razem z kartą, karta wypadła, telefon w ręku i oczywiście rozmowa. Ważniejsza niż to, co tam upadło. Uważam, że ta rzecz właśnie dostałam, bardzo się cieszę, muszę się Wam pochwalić, fantastyczna, bo nie, tu właśnie wkłada się kartę kredytową, tu sobie wkładacie kartę kredytową i możecie ją wyjąć, zapłacić i potem ją wsunąć. I takie grubsze opakowanie, które właściwie nie zajmuje miejsca, może być i w siateczce wsunięte i do kieszeni włożone, jest bezpieczniejsze. Po pierwsze, że karta się nie uszkodzi. Po drugie, jeżeli wy macie to razem z telefonem, to jak to Wam wypadnie, jak wyjmiecie razem z telefonem, to poczujecie, bo jest większa rzecz. Natomiast karta sama jest cieniusieńka, płaska i czasami jesteście zasugerowani tym telefonem, który dzwoni i nawet nie wiecie, że Wam karta wypadła. Także uważam, że naprawdę dostałam fantastyczny prezencik i muszę się nim pochwalić. Tak wygląda z tej strony, z tej. I tak się właśnie składa. Oj, 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 oj. O! I tu ma taki z materiału, z takiej taśmy fajnej. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Fajny gadżet, naprawdę fantastyczny. Można do kieszonki, jak macie bluzeczkę, tu włożyć sobie. Można do siateczki. Chciałam Wam właśnie powiedzieć też taką opowieść opowiedzieć. Jak to jest, jak właśnie płacimy kartą. Miałam taki przypadek, jak robiłam u optyka, zakładałam szkła do tych oprawek, które Wam prezentowałam, bo wiecie, że muszę mieć kilka okularów i była taka sytuacja, że coś się zepsuło z terminalem i ja płacę kartą, odmowa, kartą, odmowa i tak z 4 razy, no i pani mówi, no niestety, nie zapłacimy, no że odmowa, ja mówię, no nie ma takiej możliwości, środki są, tu coś nie tak. No i się okazało, że ja wtedy miałam kartę Mastercard, teraz mam właśnie Visa i chyba jestem bardziej z niej zadowolona. Nie tylko ja, bo następny klient też nie mógł zapłacić. No i nie mogliśmy dokonać transakcji. I słuchajcie, co się okazało po jakimś czasie. Okazało się, bo ja dzwoniłam do właśnie Mastercard i pani powiedziała, że był właśnie jakiś ogólno, nie wiem, światowy czy krajowy problem z tym Mastercard i nie były możliwe transakcje. I najpierw myśleliśmy, że to terminal, a okazało się, że to ci, co mieli właśnie Mastercard i ten osoba po mnie też miała taką kartę. I słuchajcie, co nastąpiło. Miałam te wszystkie pokwitowania anulowanej transakcji, a mimo to weszłam w konto i okazało się, że z konta zostały te pieniądze pobrane. I to zostały pobrane 5 razy. Ja myślałam, że 4, ale 5, bo tak się nie doliczyłam tych świstków. I słuchajcie, no i dzwonię do Mastercard, mówię, jaka sprawa. No i pani mówi, tak, tak, tu był właśnie taki błąd, już to naprawili. No i ja zaraz pani cofnę tutaj to pobranie tych środków niesłusznie. No i cofnęła te 4 transakcje. I za jakiś czas tak coś mnie tknęło, słuchajcie, i jeszcze raz zerknęłam. Okazało się, że jeszcze było 5, znaczy nie mnie tknęło, tylko policzyłam te dokładnie, te anulowane transakcje i było ich nie 4, a 5. I dzwonię jeszcze raz i pani mówi, no tak, tak, rzeczywiście, jeszcze jedna transakcja niesłusznie tutaj z konta pobrane. I teraz zobaczcie, jak to jest, jak... Niektórzy nie kontrolują, nie sprawdzają, nie patrzą, nie, po prostu idziemy, kupujemy tu chlebek, tam marcheweczkę, tutaj, nie wiem, pieczywo, tu jakąś chemię, tu coś dla dziecka, tu smoczek, tu to, tu tam. I nie sprawdzamy, jak wypływają pieniądze. A przecież było bardzo dużo przypadków takich, że... Jakie fajne.
było bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludziom wypływały pieniądze z konta, ponieważ hakerzy się włamali i ogołacali konto, ale oni nie gołacali, także od razu wam tam wzięli z 20 tysięcy czy ileś tylko, właśnie wzięli wam po kilkaset, po kilka tysięcy, patrzyli jakie transakcje, ile tam pieniędzy, ile można tak jakby, wiecie, niepostrzeżenie skubnąć. I ja uważam, że trzeba właśnie sprawdzać, a najlepiej to jestem zwolennikiem tego, żeby mieć drugą kartę na zakupy, karta na zakupy, gdzie sobie przelewacie kwotę na zakupy i widzicie naocznie, ile wydajecie na samo jedzenie na przykład. Tylko musicie się pilnować, że z tej karty musicie kupować tylko jedzenie, a nie inne rzeczy, bo jak zapłacicie za inne, no to już nie będzie to wiarygodne. I ja powiem wam, że wypraktykowałam coś takiego, że jak w sobotę przyjeżdżają tacy okoliczni rolnicy i ekorolnicy, i tam nie u wszystkich można płacić kartą. Trzeba mieć gotówkę. I powiem wam, że w momencie, kiedy ja wyjęłam z bankomatu i szłam z gotówką, to od razu naocznie widzę, jak mi te pieniądze ubywają. Natomiast jak płacimy kartą, to w ogóle tego nie widzimy. W ogóle tego nie widzimy i naprawdę śmiem twierdzić, że nie mamy kontroli nad tymi wydatkami, bo płacimy, to wiecie, nie widać, nie boli, a jak macie pieniądze w portmonetce, to od razu widzicie. Mieliście jakąś pulę, teraz połowę, a potem jedną trzecią, a potem już nie ma nic, bo wydaliście. I uważam, że kontrola nad wydatkami jest, jeżeli chcecie sobie zrobić kontrolę nad wydatkami, to fajnie jest właśnie zrobić sobie nowe konto i zrobić sobie taką kartę i wtedy wiecie, ja na przykład lubię wiedzieć, ile wydaję na życie, na jedzenie. Zawsze można wtedy sobie zaoszczędzić na jedzeniu i sobie coś kupić. Na przykład, nieraz tak to byśmy chcieli, no wszystko byśmy chcieli, to zjeść i to, ale jak sobie pomyślicie, jak sobie zaoszczędzę na jedzeniu, nie muszę zjeść tego, nie muszę tego, mogę się na przykład obyć bez tego i odłożycie, a potem możecie sobie kupić jakiś fajny gadżet, znaczy gadżet, jakąś fajny, nie wiem, coś do ubrania, jakieś, nie wiem, kolczyki, pierścionki, coś, buciczki, to co lubicie, co was cieszy, co daje wam radość. I ja właśnie uważam, że pieniądze takie tak zwane plastikowe nie dają kontroli nad wydatkami. I żeby mieć tą kontrolę, trzeba właśnie, najlepiej zrobić co, albo wypłacać i płacić gotówką, chociaż teraz to jest niebezpieczne, więc najlepiej zrobić sobie właśnie nową kartę. I ten gadżet, no powiem wam, że jest naprawdę fantastyczny, bo ja już nie raz, brałam samą kartę, bo nie chciałam brać torebki tego wszystkiego, tylko biorę ekologiczną siateczkę i karta i wystarczy, prawda? Po co mam się obciążać, jak idę sobie przy okazji na spacer? I dlatego takie kontrolowanie wydatków jest naprawdę bardzo według mnie wskazane. Ja lubię wiedzieć, ile wydałam właśnie na jedzenie, bo wiecie co, mnie się wydaje, że ludzie wydają za dużo pieniędzy na jedzenie. Jak ja patrzę w tych marketach, teraz to już nie chodzę, ale wcześniej, ile ci ludzie w tych koszykach, słuchajcie, tego jedzenia mają, tak, wiecie, no nikt się nie przygląda, ale jak wykłada ktoś, mimowoli się spojrzy. I na przykład, nie wiadomo jaka duża rodzina, ale często jest tak, że przeważnie rodziny są czteroosobowe i ludzie mają kupują i żółty ser, słuchajcie, na przykład, i biały, i topiony, i taki, i tych ser. I teraz jeżeli jecie na śniadanko serek jeden, to nie jecie drugiego, on już niszczeje, on już się psuje. Potem jecie coś innego, nie jecie, i potem całe ogromne ilości ludzie wyrzucają jedzenia do śmietnika. Ja jestem za tym, żeby kupować mało jedzenia i jak zabraknie, to wyjść i kupić. Dlatego, że jeżeli kupicie na zapas, to i tak wam się zepsuje.
Powiem wam, że nieraz jest tak, że mam ochotę, oczami jem, kupię, a potem cały czas jem coś innego i to leży, leży, w końcu trzeba wyrzucić. Więc naprawdę warto jest kontrolować i wydatki, i zakupy, żeby nie kupować niepotrzebnych rzeczy. Ja czasami robię tak, że oczy wszystko by chciały, zazwyczaj idę do sklepu, jak jestem głodna, więc wszystko wrzucam, wrzucam. Potem chodzę i mówię, właśnie, czy to mi jest potrzebne, a zjem sobie to, tego nie. Odkładam. To mówię, a to może nie. I tym sposobem nie kupuję niepotrzebnych rzeczy. I czasem się właśnie zastanawiam, czy jeżeli kupię sobie i pomidorka, i mozzarellę, a jeszcze mam na przykład biały serek, czy będę jadła jednocześnie to i to? Czy jednak najpierw zjem pomidorka i mozzarellę, a jak mi się skończy, dopiero pójdę i kupię sobie na przykład biały serek. I myślę, że takie kupowanie z ołówkiem, właśnie z takimi tylko potrzebnymi rzeczami, jest fajną formą oszczędności. Nie wiem jak wy, napiszcie mi, czy wy umiecie oszczędzać, czy jednak te pieniądze się tak rozchodzą szybko i potem nie wiadomo dlaczego już ich nie ma. Czy też robicie sobie listę zakupów i czy też zastanawiacie się, czy potrzebne wam kilka takich samych rodzajów na przykład danego produktu, czy robicie zakupy raz na tydzień i dużo rzeczy, czy wolicie zakupy takie częstsze. Ja uwielbiam zakupy, słuchajcie, takie właśnie no wtedy, kiedy mam potrzebę. Bo ja dzisiaj mam ochotę na pomidorka i po co mam kupować całe kilo, jak jutro już nie mam na niego ochoty. A na jutro mam ochotę na ogóreczka. I jeżeli chodzi o dodatki. Raz mam ochotę na kiełbaskę, raz na serek. I nieraz w ogóle nie mam ochoty na mięso na przykład przez x czasu. A jak już kupicie, no to już trzeba zrobić, trzeba zjeść i to. A fajnie jest jeść to, na co ma się ochotę. I myślę, że właśnie dla kontroli swoich wydatków spożywczych fajnie jest mieć taką osobną pulę na wydatki same, spożywcze. I powiem wam, że ten gadżecik naprawdę fajny. O, ja go dostałam, więc nie wiem skąd on jest, ale jest naprawdę fantastyczny. I dla mnie, jeżeli ja idę i teraz tak, jak wychodziłam i brałam tą kartę w rękę, to i ją dotykam, i ją trzymam, a tak to mam opakowanie, ta karta tam jest w środku i naprawdę fantastyczny. Dziękuję osobie, od której to dostałam. Bardzo fajny, fajny gadżecik. Także kontrolujcie czasami co jakiś czas swoje wydatki, bo nigdy nie wiecie, jak jesteście w restauracji, czy akurat nie traficie na jakąś grupę przestępczą i powolutku będą wam te pieniądze wypływać z konta i nawet nie będziecie wiedzieli, bo jak są cwani, to oni będą wybierać po małe sumy, żebyście tego nie zauważyli. A jeżeli się kontroluje i sprawdza, to myślę, że można wtedy się zorientować, że taka jakaś niebezpieczna sytuacja zaistniała. I tyle byłoby o kartach. Napiszcie jeszcze, które karty wolicie, czy jest różnica między Mastercard i Visa Card. Ja jakoś wolę Visa. Wolę Visa i powiem wam, że jak miałam właśnie tą Master, to miałam taki problem i z tym właśnie niemożnością przelania, że tam jakieś były... W tej firmie właśnie Mastercard jakieś były problemy. Czy też macie ulubione swoje firmy, które karty lubicie? I tak. Karty różne, srebrne, złote, kto jakie ma i normalne. Ci, co już mają złote, to może nie sprawdzają tak wydatków, ale myślę, że nawet jeżeli stać was na duże zakupy, też warto jest tym bardziej kontrolować swoje wydatki i co wam wypływa z tego konta i czy rzeczywiście są to wasze wydatki. Co są wasze wydatki, prawda? Bo ja gdybym nie zadzwoniła, no to te cztery pani mi cofnęła, a to jedno by mi mnie pozostało, a te wszystkie okulary nie były tanie i to no każdego grosza jest żal, jeżeli go zgubicie, prawda? Nikt nie chce gubić pieniędzy. I tyle byłoby o kartach, o płaceniu gotówką lub czym woleliście płacić, czy gotówką, czy kartą, jakie karty lubicie. Taki sobie dzisiaj leciutki temat, dlatego że dzisiaj jest pochmurno na dworze. Powiem wam, że no smutno, pochmurno,
Słoneczko nie świeci, zimno nawet jest. I tak się zastanawiałam, taki mi tutaj przyszedł pomysł na taki leciutki filmik. Oczywiście nie jest to jakiś temat, wiecie, no, taki sobie pogaduszkowy temat, jakbyśmy sobie rozmawiały z koleżanką przy kawce, chcieliśmy się pochwalić gadżecikiem. Także sobie leciutki temat, swobodny, tak żeby się z Wami zobaczyć. I dziękuję wszystkim za łapeczki, dziękuję za subskrypcję, bardzo dziękuję. Przesyłam Wam moc całusków i pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia za jakiś czas. Do widzenia.